Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie to niezwykle ważna i ceniona instytucja naukowa. Dotychczas funkcjonowała w dwóch budynkach na terenie miasta. Teraz będzie miała całkowicie nową siedzibę. Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia powstaje na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Budynek zaopatrzony będzie w najnowocześniejszy sprzęt naukowy, otwarte laboratoria i ma usprawniać współpracę naukowców w wielu dziedzinach. Inwestycja ma pokazać również, że naukę można uprawiać nie tylko w centralnej części kraju. To jest prawie 10 lat starań z różnym skutkiem, dopiliśmy swego. To jest coś, co nas charakteryzuje, to znaczy nie rezygnujemy, jak to się mówi, nie odpuszczamy, mamy bardzo dobry kapitał ludzki w instytucie, zdeterminowany. Decyzją władz Olsztyna działkę pod budowę przekazano z 90% bonifikatą. Powierzchnia budynku wyniesie około 7,5 tysiąca metrów kwadratowych. Oprócz tego powstaną drogi dojazdowe i parkingi, zagospodarowane będą również tereny zielone. Jestem przekonany, że dzięki temu, tak jak widzimy, powstają również tu firmy prywatne. To miejsce będzie tym naprawdę ekscytującym, jeśli chodzi o naukę, jeśli chodzi o badania, jeśli chodzi o współpracę biznesu Polskiej Akademii Nauk, pracowników tego instytutu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i oczywiście we współpracy z samorządem. Projekt uzyskał unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Inwestycja opiewa na blisko 95 milionów złotych, z czego ponad 85% to dotacja z Unii. Cieszę się bardzo, że mogliśmy na tyle dobrze współpracować, żeby ten projekt był dobrze oceniony, no i teraz aktualnie jest w realizacji. Znaczenie i wartość dodana tego projektu dla Olsztyna, dla Warmii i Mazur jest ogromna, ponieważ Polska Akademia Nauk już będzie miała tutaj na stałe nowy, nowoczesny ośrodek badań, ośrodek naukowy. Nowa siedziba Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ma być gotowa w przyszłym roku. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv